Cześć, witajcie. Przyjechałem dzisiaj. Korzystając z okazji, że jestem przejazdem, to mówię, zajadę, zobaczymy jak w tej gali, co tam wygląda, jak to wygląda. Staramy się zrobić to jabłko od 70 w górę, żeby to było. Dlatego też jest mocna przerywka, jeszcze góry nam zostały. Z gór zwrócimy z połowę. No i tak jak widać, zostaje nam tu na drzewach tyle, ile zostaje. Gdzieś i gradek był delikatny, ale to tyle to. Tyle to nic. Gdzieś pacnęło gdzieś cokolwiek. No mocno jest, mocno przerwali te jabłka, powiem. Ale dobra. Na większości grup już można zaobserwować, słuchajcie, ogłoszenia, że gale będą grupy przyjmować nawet od 75 do 85. Także w tym roku nie będzie, słuchajcie, nie ma szans, żeby gówno wsadzić do komór w roku, w którym tego jabłka jest sporo. No musimy jednak zadbać o to, żeby to jabłko w miarę jakieś tam było. W miarę było. Przerywka zostaje tam, gdzie jej miejsce, czyli na ziemi. Jakieś składniki mineralne zawsze. Zawsze jakieś składniki mineralne ona i nawozy w sobie zawiera, także substancje odżywcze. Także tak to wygląda. Nie wiem, ile ona może mieć. Pod 60 już pewnie podchodzi ta gala. Wiem, że to jest mastka, że powiecie, że mastka to mastka, ale w zeszłym roku w miarę jakoś to się sprzedało. I za mastkę były największe pieniądze. Tak to wygląda. Tak to wygląda. U mnie długie rzędy tej gali, bo ponad 400 metry, 430 metry tej gali jest to. No. Ładnie to zrobili. Podoba mi się. Przerwali to, co trzeba. Jeszcze góra. Jeszcze góra zostaje do przerwania. Połowę z góry trzeba zrzucić. Słuchajcie. Takie gówna. Cały tu środek trzeba będzie wydrzeć. O. 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 Według mnie to trzeba będzie takie coś zrobić. O. Wszystkie te sitowe jabłka, jak są, jest okazja się ich pozbyć, to trzeba będzie je, słuchajcie, wywalić. O. Zleci tego, zleci. Bardzo dobrze. Jutro zabieramy się za przerywanie gór w gali. Odnośnie malin. Tu posiadam malinę stricte, typowo na jesień, a tu jest jesienna na letni zbiór. I mam problem. I mam taki problem, że tak jak widzicie, ta malina powoli nam wchodzi w okres kwitnienia. Będzie kwitła. Jest konieczność wykonywania zabiegów. Z racji tej, że tutaj jeszcze mamy owoce, proszę, i nie mogę na razie tych pędów owoconośnych ruszyć, to zrobimy w taki sposób, że w ogóle do jesieni nie będziemy wycinać tej maliny, która jest w środkach, tylko ją poprzywiązujemy do druta. Przywiążemy to wszystko, to co leży, do druta. To co wystaje na górę, to co jest powyżej, wytniemy, żeby nam tutaj się nie zagęszczało za bardzo. No i zostawimy tak do wiosny. Na wiosnę zetniemy wszystko razem. Z tego względu też, że na przykład zobaczcie, tutaj nie będzie już owocować ta malina, tylko ona tak będzie na wierzchołkach owocować. Akurat to będzie powyżej tego zagęszczenia. Będzie możliwość dopryskania. A to się po prostu zostawi tak jak jest. Bo to i tak jest, słuchajcie, w środku. Zobaczcie, w środku jest to wszystko ogołocone. Także nie ma potrzeby tego wycinania. Zrobi się to po prostu troszkę takim innym sposobem, szybszym. Zrobi się cyk, powiąże się
Tu się przywiąże, zobacz. Tu się przywiąże, o. A nawet takim tapenerem by było dobrze to robić. O, to się przywiąże wszystko. I to się później obwiesi, będzie się rwać. Pracy do cholery. Pracy jest, słuchajcie, do cholery. Roboty do cholery. No ale słuchajcie, nie można tego zaniedbać. Nie można tutaj jeszcze tego wycinać, bo zobaczcie, no. Wiszą pieniądze. Zaraz wam zrobię takie porównanie małe. To jest malina jesienna na letni zbiór. Zobaczcie. Jej wzrost jest tak jak widzicie, prawda? Jest jaki jest, nie? A teraz zerwę kilka. Nie jest za duża. A teraz wejdę w rządek i dla porównania, gdzie tu jest jakiś pęd. O, jest. Weźmiemy listka i zrobimy taki eksperyment. Tak wygląda malina jesienna na letni zbiór. No i weźmiemy, urwiemy listka i pokażę wam teraz, jak wygląda stricte typowo malina jesienna. Niestety natury się nie oszuka. Zobaczcie. O, tak sobie. Jest różnica, prawda? No według mnie jest spora różnica. Proszę, porównajcie sobie. Widzicie różnicę? O. Tak to wygląda. Taka jest różnica. Ała. No i co, teraz to zostawisz? Zjem to zaraz. Dobra, moi drodzy. Uciekam, bo czas nagli. Zaraz wrzucę dla was jeszcze coś z malin letnich. Z glena, którego też jeszcze dzisiaj rwiemy. Jeszcze się pokazał. Także ciągniemy, ciągniemy dalej. Jesteśmy w malinie letniej, w glenie. Jeszcze, słuchajcie, są owoce w środkach. Także jeszcze rwiemy. Proszę. O. Wiadomo, już takie niedojebki, niedobitki, ale trzeba to zerwać. Tu niby nie widać, a jak się wejdzie głębiej, to te owoce są. Proszę. O. Także owoc jeszcze jest. Nawet na górnych partiach jeszcze się trafia. Ciągniemy dalej. Glen już miesiąc trwa. I tak jak widać, no jeszcze ten owoc się nam tutaj trafia. A miałem go kasować. I bardzo dobrze, że tego nie uczyniłem w tym roku. Bo byłoby źle. Zobaczcie. Wejdziemy w ten rząd, zobaczymy, jak jest tutaj. No zobaczcie. O. Są malinki jeszcze na tych dolnych partiach. O, zobaczcie. Jeszcze się malina trzyma, jeszcze się malina ciągnie. Bardzo dobrze. O. Proszę. Jeszcze z 200 kg urwie. Jestem zadowolony. Może nie miałem takich plonów, jak niektórzy mówią, że tam 20 ton z hektara. Tu w ogóle nie kosiłem przez cały sezon. Nie wjeżdżałem, nie tłukłem. Proszę. Tak to wygląda. O Boże. Dobra. Kończę, moi drodzy. Widzimy się później.